Andrzej orze ile może, a że dużo nie może, ale tak ci tak orze, no. I kurzy mi tu pod chatą, chyba pójdę z nim porządek zrobić. Ale nie, słuchajcie, kupił sobie nowe odkładnie do pługa. To teraz się nie odzywa, kurczę, badę do nikogo we wsi. Ale za to ładnie mu te odkładnie robią. Idzie jak przecinak. Kurzy jak nie wiem, ale idzie. Aż te cholerne ślepaki, bąki, jak one się nazywają? Muchy końskie, jak wy to tam nazywacie, nie wiem, ale tną dziady. Dobra, Andrzej tam, a ja słuchajcie, plan mam doskonały. Zabieram stąd beczkę i idę po wędzarnię, którą kupiłem w kwietniu albo w marcu, już nie pamiętam kiedy. Będziemy ją otwierać, przyniosę i pierwsze co to tak, rozłożę ją, postawię. Myślę, że jak postanie ona sobie tydzień bez niczego, to nic nie będzie, ale ja chcę tutaj przygotować mały fundament pod nią, taką po prostu wylewkę, nie wiem tylko czy coś takiego znajdę. Znaczy na razie znalazłem, słuchajcie, taki inspekt, który zrobiłem z 10 lat temu i on ma tam 65 na 61. Zobaczymy jaką podstawę ma wędzarka, czy to się uda zrobić i zaraz będziemy wszystko mierzyć i sprawdzać. Tymczasem idę po wędzarnię, będzie rozpakowywanie. No, przytargałem dwa pudła, można je otworzyć, zobaczmy co jest w środku. Nie powiem, że nowy nabytek, bo nowy nabytek to on był, ale pół roku temu. Ale wiecie, 60, pole, wszystko to tamto, różne takie rzeczy do ogarnięcia. No i nie było kiedy. O, o. O, o, to, tak jak Jarek mówi, nie? No to fajne ma te teksty, podobają mi się. Dobra, ale teraz, słuchaj, to by mi się przydało, wiecie co? Raczej nie jarkowe teksty, a instrukcja obsłuchy, jak to mówią Rzymianie. O ty. Aha. To są takie nogi do tego. Rurki. Jakaś blacha. Jakieś coś. Jeszcze drugie inne coś. I tu jest taka sobie, widzicie, tego szmegołowego. Trzeba to wyjąć. Kurczę, pordzewiało trochę, bo się przykleiło, widzicie? Nie było czasu, ale to nic. To się wszystko oczyści. Papier to jest zresztą, znaczy papier to jest tektura, także to jest porządny materiał na kompost. Także gdzie bym to nie rzucił, to dżownice to zaraz przerobią i zrobią z tego humus, także dobrze jest. No słuchajcie, nie nagrywam na razie filmów, bo nie idzie wyjść po prostu. Teraz to się trochę zmobilizowałem, bo przeszedł ten upał, nie wiem, jest koło 19 czy jakoś tak. Ale to nie tylko ja się wziąłem, bo widzę, że chłopaki też wyszli z tych. Coś się zaczęło we wsi dziać, także wszystko było pozamykane, słuchajcie. Spało czy nie spało, nie wiem po prostu, ale to się tak to nie da robić, wiecie o tym. Taką suszę.
Dobra, trzeba będzie to jakoś sobie kiedy indziej, a tymczasem drugą część trzeba otworzyć. Kurczę, blade, jak oni mi instrukcji nie dali i to będzie w stylu zrób to sam, to bardzo nieładnie z ich strony. Bo co prawda ja to poskładam wszystko, ale z jakiej paki ja mam się domyślać. Trzeba będzie tutaj też to pooczyszczać, cholera. Tu zgięte, widzicie, transport. No cóż, trzeba będzie się do firmy odezwać. Co prawda oni już w tej chwili mi nic nie uznają, żadnej reklamacji ani nic. Ale mi to nie przeszkadza, żeby przestrzec innych, że jest to kijowo zapakowane. Praktycznie można powiedzieć, że byle jak. Tutaj co, tam jakieś coś, instrukcji nie ma. Andrzej tu koło mnie jeździ. W tych szokach nie widać, a ja go widzę. Dobra, rozpakuję to wszystko, zobaczę co mam i zaraz wracamy. No słuchajcie, trzeba zwrócić honor, przysłali instrukcję, była tu w tym oto piecyku. Zdrowa kuchnia, wędzenie, mięsa i ryby na różne sposoby, bla bla bla, bardzo fajna rzecz przy okazji, gratis przyprawa, jałowiec, najważniejsza z przypraw do wędzenia. No i tu jeszcze mieszanka przypraw do ryby, czerwona, bez soli, bez dodatku glutaminianu, sodu. No proszę ja was, słuchajcie, full wypas, jak to się mówi, dodatkowo haki, ekstra rurka taka, tam są patyki do wędzenia, do zawieszania. No i oczywiście, co to jest? Taram! Los termometros, jak mówią Hiszpanie. I zobaczcie, jak on, kurczę blade, tu się fantastycznie komponuje. No proszę ja was, wędzarnia. Oczywiście ona w tej chwili krzywo stoi, bo to jest tylko tak ona glebę, ale tak to wygląda. Tu słuchajcie, piecyk, ony, że się go gdzieś tutaj na przykład stawia, rurkami się łączy, tylko na co ta blaszka? Na co ta blaszka, nie wiem. Instrukcja obsługi nie posiadam, nie było. Za to latają tu te muchy końskie, to jest dziadostwo. W każdym razie tu są jeszcze patyki wędzarnicze i trzeba zobaczyć, jak się je tu, aha, tu na górze, opyk i pyk, i pewnie tu też pyk na dole. O, widzicie? Haczyki. Śrubki są do skręcania, zaraz zobaczycie, bo ja teraz macham kamerą. O, tu są śrubki i tu są takie haczyki, zobaczcie. No mam roboty dosyć. To będzie wędzenie, nie? Na święta. Może jeszcze na święta, może jakąś rybkę pójdziemy złowić. I rybki sobie powędzimy. Czyli po dwa haczyki są na kołek. Dobra, i teraz jest git. No i popatrzcie, co to się dzieje tutaj, słuchajcie. Teraz, no mogliby, tak wam powiem, mogliby to zrobić bardziej starannie.
mogliby to zrobić bardziej starannie, ale jest, no coś tam próbowali. Coś tam próbowali zrobić. Czekajcie, muszę to założyć, bo tu zobaczcie, widzicie, brakuje i to trzeba docisnąć. O! I jest. No dobra, to jakoś to pokładam, poszywam, połatam, zrobię co mogę. To jest zapewne czapka. O, bardzo ładnie, czapka, ważna rzecz. No i co wam mogę powiedzieć o niej? Powiem wam tyle, że jak na nią patrzeć z daleka, to jest bardzo ładna. Z bliska trochę gorzej. Takie blachy, spawy, to jest po prostu żart. I takich rzeczy absolutnie nie powinno być nigdzie. Oni to po prostu widać, że robią z odpadków z blach na sztukę. Ja muszę zobaczyć, słuchajcie, jak to kupowałem, czy takie rzeczy były. Zobaczcie, jaki tu jest spaw. No to chyba ja tak spawam, nie? Bo to spawacz tego nie robił. No chyba, że taki jak ja. Ale ten, to się oczyści, to tam to są pryszcz. To są takie duperele, że z mojej winy po prostu, że ona stała pół roku w tym kartonie i tak to wygląda. No, no natomiast nie powinno to tak wyglądać. Jest to po prostu zwykła kicha. No i dowiem się po prostu, kto to sprzedał, bo znajdę to w tych aukcjach, które kupiłem. Przyjrzę się na te zdjęcia i będziecie wiedzieli, jak to wygląda. No natomiast tutaj zostały jeszcze rurki. Rurki są ważne, bo to jest doprowadzenie do tego, do piecyka. To jest chyba do piecyka, się tak kurczę blade zastanawiam, czy to jest do piecyka. Że to jakoś tak się stawia niby, co? I się na tym świeci drewno. Tak mi przychodzi tylko do głowy, tylko tyle. Mniejsza z tym. Tutaj regulacje takie niby prowizoryczne, prymitywne do uchylania. Ale to też jest drobiazg, naprawdę. To są takie szczegóły, drobiazgi, że w ogóle bym na to uwagi nie zwracał. Natomiast kwestia wykonania tej wędzarni, no to jest, pożal się Boże, gdybym wiedział, że to tak można zrobić, to ja bym to sam zrobił, słuchajcie. Także tyle. No mniejsza z tym, jest jaka jest. Mam nadzieję, że się sprawdzi. I tu, gdzie jest beczka, będę robił pod nią fundament. Oczywiście tych trochę gałęzi tutaj przytnę, żeby tutaj zrobić miejsca. A finalnie, jeżeli zdążę przed wyjazdem znowu na roboty, to jeszcze ją, słuchajcie, obuduję drewnem, tak żeby, ja wiem, było w odległości, nie wiem, 20-30 cm od niej dookoła i będzie zamykana w drewnie, tak po prostu, żeby na nią nie padało, żeby ona wyglądała przynajmniej tak, jak wygląda. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, oczywiście te takie rzeczy, to ja to domaluję, to jest już drobiazg, to sobie ją jakoś uszykuję. Natomiast ogólnie, no mam nadzieję, że będzie zdawała egzamin. No słuchajcie, no co, przecież to jest wędzarnia. I to służy tylko i wyłącznie do wędzenia. Natomiast fajnie by było, gdyby było jeszcze to zrobione ładnie, estetycznie, żeby było na czym oko zawiesić. Natomiast osobiście mi się to nie podoba. Nie wiem jak wam, ale przyjrzyjcie się tu. Widzicie na te spawy? Tu blacha, tu blacha. Jakieś sztuki po prostu porobione. Nie wiem dlaczego to tak wygląda. Spawane to powinno być zrobione z jednego kawałka wszystko. A nie taka kiszka. No i że te drzwi się nie dadzą zamknąć, bo tutaj po prostu z nimi jest problem. To też będę musiał, nie wiem, czy będę musiał poprawiać, czy nie.
W każdym razie zobaczymy powolutku. Poustawiam ją. Na pewno jak będzie na fundamencie równym, ładnym, prostym, to tutaj też te takie daszki, widzicie, to się to wszystko poukłada. Chyba że to jest takie wypaczone. No ale to nie jest drzewo, żeby się wypaczało. A to wezmę to i przykręcę i spokój święty. Zobaczymy w każdym razie, co z tym będzie, bo takiego czegoś to być nie może. Dobra, zabieram się do betoniarki. Znacie tą betoniarkę już na moim kanale. Najlepsza betoniara to taczka, tak jak sami mówiliście. Ułożę tutaj fundament, jeszcze trochę zobaczymy, czy znajdę nożyce do cięcia drzewa. Bo słuchajcie, sztyla miałem, ale on mi się niestety skończył. Także wymaga remontu. Tam silnik jak się zagrzeje, to po prostu nie ma mocy i tak dalej. Nie wiem, moja piła to jest stary sztyl 024. Jeśli macie po prostu do niego silnik albo jakieś graty, to zobaczymy, może się uda coś z tym zrobić. Może jakiś tłok, cylinder, nie wiem, pierścionki. Kto tam co ma, to piszcie. Powtarzam, sztyl 024. Taki jest model tej mojej piły. Jakbyście coś mieli, to byłoby super, bo nowe to nawet nie będę zaglądał do sklepu. No i oczywiście, żeby te części były dobre, jak coś macie. To tyle, a teraz w każdym razie zabieram się za betoniarę. No, piękny krajobraz. Cementu wrzuciłem. Tłuczeń z piachem jest. Tak, dobrze, że w cieniu. Dobra, zabieramy się do mieszania. Nad wszystkim musisz chodzić. Najpierw mieszamy na sucho. Bo potem z wodą to będzie łatwiej wymieszać. A tak osobno cement, znaczy mieszać to z wodą i dopiero, to powiem wam, że tragedia. A namieszałem się trochę w życiu zaprawy, to wiem. A mieszałem zaprawę jeszcze jak betoniarka była rarytasą. Wiem, że żwirem byłoby łatwiej niż tłuczniem, ale nie mam żwiru. To robię tym, co mam. Mam nadzieję, że to ostatnie mieszanie tego rodzaju. Że nie będzie potrzeba więcej tej zaprawy. Ten środek muszę ruszyć. Dobra, chyba umieszane, co? Można wlać wodę. Dobra. Biorę wiadro, idę po wodę. Jedziemy. O ty kurczę. Koło muszę to pompować. Póki jeszcze jest to pompować. Nie dość, że tańczy taczka, to jeszcze może się ten wykręcić opona. Dętka. Słuchajcie, teraz tak, wylewamy beton, ale jak go wylejemy na suche podłoże, to będzie z niego lipa, bo to całe podłoże wypije z niego wodę i do niczego się nie będzie ten beton nadawał. Można zrobić dwie rzeczy. Można albo poczekać, albo sypać. Teraz ten beton to się zupełnie z tym nic nie stanie. Ja nie będę czekał, bo szkoda mi czasu. Jeszcze ta jest przecież wędzarnia do zrobienia. Dobra, teraz nasze zbrojenie. Bo zbrojenie musi być. Ale powiem wam, że tego betonu nie starczy na wędzarnię.
Tu przygotowany już ten, co mówiłem wam, inspekt. Taki odwróciłem go, folia na spód, żeby mi ten woda nie uciekła do gruntu. No i wylewamy taką cienką płytę, żeby to starczyło. Bo przecież to nie waży jakieś rzeczy, ludzie. A poza tym, jak mi to zwiąże, to zawsze będę mógł gdzieś to przenieść tam, gdzie mi będzie pasowało. I już jestem, tutaj widzicie zbrojenie. Teraz tylko trzeba to jakoś pouzupełniać. Ciekaw jest, czy to się zatopi tu. O kurde. Słuchajcie, bo spieszę się ze wszystkim. Spieszę się dlatego, żeby zdążyć przed wyjazdem do roboty, no. Kurczę, i sam jestem na to zły na siebie. No i gitara. Oczko, igła, słuchaj ta. Stary budowlaniec. Tu jest jeszcze żuczek ten niebieski, ładny wpadł. Trzeba by go uratować, co? No chodź tu, gadzie. No i teraz słuchajcie, na tym fundamencie stanie wędzarnia. Wtedy będę ją już ładnie ustawiał. Myślę, że jutro, tu jeszcze poprawimy, bo ślady po poziomnicy, że jutro to będzie już na tyle związane przy tych temperaturach, że będę mógł postawić wędzarnię na tym. No wystarczy, będzie dobrze, będzie pan zadowolony. I będzie można miło spędzić czas i sobie spokojnie zrobić to, co mężczyźni lubią najbardziej. Czyli pomyśleć o niczym. Otóż to. Tak jest, panowie. Myślenie o niczym jest przyszłością. Dobra, to tyle w dzisiejszym filmie. Następny będzie... zobaczymy, czy pogoda jutro dopisze. Będziemy ustawiali wędzarnie na fundamencie, haha. Super sprzęt, elegancki, no. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!